Trzecie, witajcie! Ja nazywam się Piotrek i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Liverpoolu. Odcinku specjalnym, dlatego że dzisiaj ponownie zajmiemy się utworem, który już był omawiany na naszym kanale. Mowa oczywiście o polskiej propozycji eurowizyjnej, czyli Solo, którą zaprezentuje Blanka. Specjalnie na tą okazję ubrałem identyczną koszulę, którą ubrałem w trakcie odcinka Drogi do Holu właśnie z Blanką. Taką letnią, słoneczną, wakacyjną, lekką. O jury, o wynikach, o innych występach powiemy sobie później, po reakcji na występ na Solo, którego nie widziałem. Jak? A mianowicie po prezentacji do Gladiatora Jana musieliśmy iść ochłonąć z Mateuszem, wywietrzyć się i w ten sposób mnie ominął występ Blanki. Także minął już tydzień od preselekcji, pora w końcu zobaczyć. Co tak naprawdę przekonało jurorów, że to Blanka pojedzie do Liverpoolu? Na marginesie, to jest druga piosenka Mikołaja Trybulca z rzędu na Eurowizji z Polski. Ja nie wiem, czy jestem ready. Ja myślałem, że ona lepiej śpiewa. Nie wiem, czy to jest kwestia nagłośnienia w TVP, czy co. Brzmi to ciężko. Najgorsze jest to, że z tym utworem nie ma co więcej zrobić na żywo. To będzie wyglądało praktycznie identycznie, myślę, w Liverpoolu. No bo mamy napis Blanka, mamy tancerzy, w tym wypadku tancerki. I tyle w zasadzie. Tutaj nie ma czym czarować widza. To jest taki występ, Sylwester marzeń, wakacyjna trasa dwójki, ale tak Eurowizja nie wygląda. Tym się nie kupi ani widzów, ani jurorów później w finale w 2023 roku. To nie działa już. Solo, solo i się skończyło. Wpadło i wypadło. Moi drodzy, ja ten utwór naprawdę lubiłem przed preselekcjami. Ale lubiłem go jako propozycję radiową. Jako propozycję sobie do pośpiewania. Wiecie, idę coś sprzątać i mam w głowie solo, solo i sobie to podśpiewuję. Ale myślałem, że przed preselekcjami. Dobra, niech w nich będzie. Fajnie, hit radiowy podniesie oglądalność, podniesie zainteresowanie, ludzie to będą znali. Ale nie myślałem o tym w kategoriach eurowizyjnych, absolutnie. Uważam, że mieliśmy kilka piosenek z większym potencjałem do Liverpoolu. Zaraz o nich. Najpierw skończmy temat Blanki i Solo. Zapowiada artystka, że będą zmiany w utworze, że będzie dance break. Jestem bardzo niego ciekawy. Dlatego, że dance break wymaga takich umiejętności tanecznych, charyzmy. A tutaj mi tego zabrakło. Piosenka moim zdaniem będzie w finale. Na ten moment bym stawiał, że jest to finał. Nie ma w tym roku na Eurowizji poziomu kosmicznego, co zdecydowanie ułatwi Blance wejście do finału. Ale nawet jeżeli wejdzie do niego, bo myślę, że z jakiegoś 9., 10. miejsca ta sztuka się uda,
to w zasadzie co z tego? 38-milionowe państwo skończy na 22, trzecim miejscu w finale i to jest sukces? Nie sądzę. Myślę, że powinniśmy celować wyżej i co jest smutne, my mieliśmy potencjał na więcej w tym roku. No i teraz przechodzimy właśnie do części komentarza wyników. I tego potencjału na więcej, o którym mówiłem. Myślę, że większość z Was się domyśliła, że głównie miałem na myśli Jana i jego Gladiatora. Nie byłem wielkim fanem tej piosenki przed preselekcjami, o czym myślę dobrze wiecie, jeżeli oglądaliście reakcję w ramach Drogi do Holu. Ale kiedy zobaczyłem ten występ, ręce na głowie, kopara na podłodze, oczy po prostu tak wpatrzone w monitor, podziwiałem każdą mikrosekundę tego występu, brakło mi słów. To było jedno wielkie wow. Moim zdaniem był to najlepszy występ w historii polskich preselekcji. Od 2003 roku nikt nie zbliżył się do takiego poziomu. Tym bardziej jest mi szkoda, że właśnie nie Jan jedzie na Eurowizję, tylko decyzją jury, bądźmy szczerzy, decyzją 5 osób, jedzie Blanka. Wielka szkoda, bo gdyby tego Jana w stawce nie było, inaczej, gdyby on się nie zgłosił, bo gdyby on nie wszedł do dziesiątki, to bym był równie rozczarowany. Ale jeżeli on by się nie zgłosił i taka Blanka by pojechała, bym stwierdził, a dobra, już trudno. Ale w momencie, kiedy mamy Jana, mieliśmy Jana, Gladiatora, który, powtarzam, w mojej opinii, był materiałem na zwycięstwo i był moim drugim winner vibes tego sezonu obok Alessandry z Norwegii, szkoda po prostu, że zostało to zmarnowane. Po prostu, bo mogliśmy mieć apetyt na więcej, szansę na więcej. A skończyło się to jak skończyło. Co do innych propozycji. Dominik Dudek, świetna robota, super vibe występu, bardzo pozytywna piosenka. Myślę, że to by spokojnie był przedział koło 15 miejsca finału Eurowizji. Dalej, w wynikach, tak przelećmy sobie szybko. Felivers, super energia, też bardzo dobre zaskoczenie dla mnie, bardzo pozytywne zaskoczenie tego finału. Następnie mieliśmy Jana Majewskiego. Nie wiem, co on robi tak wysoko, nie mnie to oceniać. Z utworem New Home Alicji Szemplińskiej polubiłem się po preselekcjach. Teraz go bardzo często słucham, kiedy już nie mam tego z tyłu głowy, że to może jechać na Eurowizję, że to Telewizja Polska może chcieć wysłać. Gdzieś nie powiem, że na siłę, ale gdzieś spróbować, żeby właśnie Alicja spróbowała po raz drugi pojechać na tą Eurowizję i żeby w końcu jej się udało i to miano reprezentantki utrzymała do maja. Natasza, genialny występ, wyglądało to w arenie po prostu niesamowicie. W TV brzmiało po prostu źle. Nie chcę się domyślać powodów, czy to było umyślne, czy przypadkowo, nie wiem. Nie chcę o tym myśleć. Mam nadzieję, że wymieni Telewizja Polska dźwiękowców. Po prostu. Kuba Szmajkowski, Maja Chyży, Alena niczym wielkim nie zaskoczyli. Oprócz łóżka szpitalnego i tego pulsu jakby szpitalnego, to ja miałem wow. Wow, co się dzieje. Bo nie zrozumiałem na początku koncepcji. Cóż, kochani, mija tydzień od preselekcji. Wystosowaliśmy najpierw jeden statement, później oficjalne pismo zostało wysłane i podpisane przez 5 redakcji eurowizyjnych i OGE Polska. Moim zdaniem działajmy. Działajmy, dopóki jest cień nadziei na to, że to może wyjść. I pamiętajcie, to nie chodzi o to, żeby zdyskwalifikować Blankę, bo to nie jest cel tych działań. Celem jest to, żeby pokazać szczegółowe wyniki, żeby nasze preselekcje były transparentne. I jeżeli by w tych wynikach dopiero było coś podejrzanego, żeby móc na to zareagować. Ale powtarzam, celem naszych apeli, naszych statementów, naszych listów nie jest sama dyskwalifikacja Blanki sama w sobie na złość albo bo tak, tylko wobec wielu doniesień fanów i różnych redakcji jest sprawdzenie tego, na ile te preselekcje były transparentne i tak jak mówię, trzymam kciuki, że Telewizja Polska w końcu te wyniki opublikuje. Trzymajmy za to wszyscy kciuki i never give up, naprawdę. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj, chyba w rekordowo długim odcinku Drogi do Liverpoolu, czy jakiejkolwiek innej drogi. Zajrzyjcie na nasze social media, czyli Facebooka, Discorda, Instagrama, TikToka, Twittera. Wszystkie linki macie w opisie pod spodem, tam także się znajduje link do mojego prywatnego Instagrama.
Jeżeli ktoś by chciał zaobserwować, będzie mi bardzo, bardzo miło. I to wszystko na dzisiaj. Żegnam się z Wami bardzo ciepło i serdecznie. Cześć i do zobaczenia już wkrótce. No, but it's not